Michel Barnier, komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług, był gościem profesora Marka Belki, prezesa NBP. Głównym tematem spotkania były perspektywy dla realizacji kolejnych etapów Unii Bankowej. Rozmawiano także na temat unijnych regulacji dotyczących systemu finansowego i nadzoru nad bankami w strefie euro. W spotkaniu uczestniczyli także profesor Witold Koziński, wiceprezes NBP oraz dr Dobiesław Tymoczko, wicedyrektor Departamentu Systemu Finansowego. Podczas wizyty w Polsce Michel Barnier spotkał się także m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem i ministrem finansów Jackiem Rostowskim i Jerzym Pruskim, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.